Szanowni Państwo, zajmiemy się planowaniem doświadczeń, a więc umiejętnością, jaką powinien opanować każdy maturzysta zdający biologię. Nauczymy się odróżniać próbę badawczą od próby kontrolnej. W tym celu przyjrzymy się bliżej doświadczeniu, które zostało opisane w zadaniu 15 w arkuszu egzaminacyjnym według formuły do 2014 roku. Kompletną treść arkusza egzaminacyjnego możecie Państwo pobrać ze strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Celem opisanego doświadczenia była odpowiedź na pytanie, czy trzustka wydziela enzymy trawiące skrobie. W tym celu przygotowano dwie takie same probówki, w których znajdował się roztwór skropi. W obydwu probówkach zapewniono lekko zasadowe środowisko reakcji. Zrobiono to z tego powodu, że enzymy trawienne wydzielane przez trzustkę mają optimum swojego działania w pH powyżej 7, a trzustka wydziela do światła jelita wodorowęglan, który podwyższa pH treści pokarmowej, która dostaje się z żołądka do dwunastnicy. Następnym krokiem było dodanie do zestawu pierwszego kilku kropel surowej, zmielonej trzustki zwierzęcej. Do drugiego zestawu dodano taką samą objętość trzustki zwierzęcej zmielonej, ale wcześniej ugotowanej. W celu obserwacji procesu trawienia skrobi do obydwu probówek dodano po kilka kropel płynu Lugola. Odczynnik ten barwi na kolor ciemno-niebieski łańcuchy skrobi. Natomiast produkty trawienia skrobi, a więc glukoza i krótkie łańcuchy cukrowe, nie barwią się pod wpływem tego odczynnika. Trzustka wydziela enzym amylazę, który trawi skrobie. Z tego powodu roztwór w pierwszym zestawie odbarwił się. Amylaza jest białkiem i ulega denaturacji w wysokiej temperaturze. Z tego powodu w zestawie drugim nie doszło do strawienia skrobi, a kolor mieszaniny reakcyjnej pozostał taki sam, czyli ciemno-niebieski. Zadaniem maturzystów było określenie, który z zestawów, pierwszy czy drugi, pełnił w tym doświadczeniu rolę próby badawczej. Stosunkowo często maturzyści wskazywali zestaw drugi i uzasadniali swoją odpowiedź tym, że to w tym zestawie dokonano dodatkowego zabiegu doświadczalnego w postaci ugotowania trzustki. Niestety jest to rozumowanie błędne, to znaczy na podstawie samej obecności określonego zabiegu doświadczalnego bądź jego braku nie sposób jest odróżnić próby badawczej od kontrolnej. Próba badawcza to po prostu ta, której obserwacja pozwala nam na udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie badawcze. W tym doświadczeniu pytaliśmy, czy trzustka wydziela enzymy trawiące skrobie. Na to pytanie możemy odpowiedzieć, obserwując zestaw pierwszy. Po dodaniu surowej trzustki roztwór odbarwił się, co znaczy, że skrobia została strawiona. Nie wiemy jednak, czy reakcja ta zaszła dzięki enzymom. Aby mieć tę pewność, należy porównać próbę badawczą z próbą kontrolną, która na pewno nie zawierała czynnych enzymów trawiennych. Poza tą jedną różnicą, próba kontrolna powinna być dokładnie taka sama jak próba badawcza. Enzymy są białkami, dlatego pod wpływem wysokiej temperatury dochodzi do zniszczenia ich struktury. Porównując próbę badawczą z próbą kontrolną, możemy zatem stwierdzić, że w próbie numer 1 działały białka enzymatyczne trawiące skrobie. Warto zwrócić uwagę, że gdyby zmienić pytanie badawcze, na przykład na następujące, czy wysoka temperatura powoduje denaturację enzymów trzustki, to w tym przypadku zestaw pierwszy pełniłby funkcję próby kontrolnej, a zestaw drugi funkcję próby badawczej, bo odczyt wyników uzyskanych w tym drugim zestawie pozwalałby na udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Brak odbarwienia roztworu skrobi świadczyłby o braku reakcji enzymatycznej, a więc o uszkodzeniu amylazy przez wysoką temperaturę. Mam nadzieję, że teraz jest już zupełnie jasne, w jaki sposób należy odróżnić próbę badawczą od próby kontrolnej. Krótko mówiąc, próba badawcza to po prostu ta, w której działa badany przez nas czynnik, w tym przypadku enzymy trawiące skrobie.